inny jest między obozem a mieszkańcami Krynicy, ale faktycznie się bardzo polubiliśmy. I ja bym chciał tylko dodać do tego, co Asia opowiadała na temat tego, jak powstał obóz i co nas wkurzyło i całej tej sytuacji, że rozmawialiśmy z obozem dla klimatu, z obozem dla puszczy, z inicjatywą Dzikie Karpaty, z wieloma osobami, które działały w różnych miejscach w Polsce i nie tylko. I mówili nam, że jeszcze nigdzie i nigdy nie dostali takiego wsparcia od lokalsów, jak my na Mierzei. I naprawdę to, że ludzie, którzy tam mieszkają, się zebrali, żeby walczyć o swoje, to co pan przed tym mówił, tak? Że ta lokalna społeczność się zebrała i chce walczyć o swoje, to jest coś wyjątkowego. I naprawdę nie ma się czego wstydzić, jeżeli się walczy o swoje. Nie ma się czego bać i trzeba przyznać, że mamy niewiele czasu, żeby walczyć o tę przyrodę, tak? Ja nie mówię teraz o jakichś hardkorowych działaniach. I chodzi po prostu o to, żeby pokazać swój sprzeciw. Bo Komisja Europejska, która wydała ostatnio negatywną opinię na temat przekopu, zaznaczyła, że dostali informację o tym, że mieszkańcy w Polsce są za przekopem. A to nie jest do końca prawda. I warto naprawdę mówić o tym głośno, bo jak my nie mówimy, to mówią za nas. Ja chciałem tylko powiedzieć, że naprawdę warto brać przykład z lokalsów, z Mierzei i po prostu walczyć o swoje gdziekolwiek i jak tylko można.